Cześć, witajcie wszyscy. Pozdrawia Was Krzysztof ze sklepu Odkrywca Historii. Postanowiłem dzisiaj nagrać krótki film instruktażowy o parowaniu słuchawek w wykrywaczach Nocta Macro. Odbieram od Was wiele telefonów, maili, jak również zapytań w sprawie parowania słuchawek i problemów z tym związanych. Czasami jest taka sytuacja, że nabędziecie słuchawki od kolegi znajomego i próbujecie je sparować w swoim wykrywaczu, no i zaczyna się problem. Czasami jest tak, że po prostu słuchawki się rozparują i też je w jakiś sposób trudno sparować. Taka mrygająca dioda i brak dostępu do panelu sterowania jest czymś normalnym i zaraz Wam pokażę, w jak szybki sposób można to rozwiązać. Kupiliście detektor, do tego nabyliście po jakimś tam czasie słuchawki, które chcecie sparować, czy też pożyczyliście wykrywacz, macie słuchawki z innego źródła. W każdym bądź razie chcecie doprowadzić do tego, aby słuchawki bezprzewodowe sparować z panelem wykrywacza. Pokazuję Wam, jak to zrobić. Zacznijmy od początku. W momencie, kiedy mryga ta dioda, a chcecie odblokować dostęp do panelu, żeby połączyć słuchawki bezprzewodowe, musicie wykonać odpowiednie funkcje. Jednocześnie nacisnąć te dwa przednie panele. Niestety nie uzyskaliśmy pożądanego efektu, ponieważ nie było piknięcia na tym panelu. Co należy zrobić? Zobaczcie, należy zrobić taką czynność, że musimy najpierw zlikwidować ten proces próby połączenia się słuchawek z panelem. W jaki sposób to zrobić? I teraz tak. Wyłączymy słuchawki, ginie nam mrygająca dioda. Musimy jednocześnie nacisnąć te miejsce, dokładnie te miejsce, gdzie jest tutaj biały punkt, włączyć słuchawki. Dioda przestała nam mrygać i jest w trybie jakby już połączenia. Następnie musimy odłożyć słuchawki i włączyć detektor. Włączamy wykrywacz metali, czekamy, aż się nam tutaj odpali. Odpalił się. Musimy jednocześnie nacisnąć ponownie te dwa guziki. Wcześniej naciskając, nie było sygnału dźwiękowego. Teraz, w momencie, kiedy słuchawki są już w stanie takiego odczuwania i jakby już połączenia z panelem, musimy odblokować panel. I to robimy. Słuchajcie. Kliknęliśmy. Panel dopuścił już słuchawki. No i w tej chwili tylko musimy podłączyć cewkę, żeby słyszeć sygnał w słuchawkach i znaleźć odpowiedni kanał. Ja podłączę ceweczkę i zaraz Wam pokażę, jak znajdziemy ten kanał. Cewka została podłączona. Słyszycie te dźwięki wydobujące się spod cewki na głośniku w simplexie. Następną czynnością, jaką musimy zrobić, to ponownie włączyć słuchawki.
Mryga nam tu dioda, która szuka dostępu do kanału, żeby się połączyć. Wybieramy na panelu funkcję szukania słuchawek. Mamy na piątym kanale, jest 5 kanałów. Minusem zjeżdżamy w dół i czekamy, aż dioda, która nam tutaj mryga, wyjdzie w stan taki spoczynku, nie będzie mrygać. Trzeci kanał nie jest jeszcze dostępny, dioda mryga, drugi tak samo i pierwszy. Wyciszyła nam się ECW-czka, dioda weszła w tryb normalnego mrygania, także połączyliśmy. Powtórzymy sobie te czynności jeszcze raz. Najważniejsze, aby wyzerować tryb parowania słuchawek, kiedy dioda mryga bardzo często, musimy zrobić taki manewr. Włącznik. W momencie, kiedy przekręcamy włącznik, aby odpalić słuchawki, dokładnie w tym miejscu, tutaj, o, gdzie jest ten biały punkt, przytrzymujemy, no i wtedy włączamy. Migająca dioda w słuchawkach, kiedy następuje problem, kiedy go macie, ona ginie, znika, jest tak zwane zerowanie i wprowadzanie jakby od nowa wszystkich tych połączeń parowania słuchawek między słuchawkami a panelem. Czyli po tej czynności, gdzie ta dioda już ustępuje, bierzemy wykrywacz metali. Odpalamy detektor. W momencie, kiedy ten wykrywacz odpali się, robimy następującą czynność. Przyciskamy jednocześnie te dwa górne przyciski do momentu, aż piknie nam detektor. Detektor nam piknął, czyli jest w stanie połączyć się z słuchawkami. Włączamy słuchawki. One będą sobie mrygały bardzo spokojnie. Muszę ponowić włączenie. O. O. I teraz w momencie, kiedy było kliknięcie i tu pokazanie się diody, wybieramy opcję szukania kanału. W jaki sposób to robimy? Tu, gdzie jest zębatka, przesuwamy klawisze, ja podglądam, bo nie widzę dokładnie, do momentu, jeszcze raz, bo przejechaliśmy, kiedy nam się pokaże lista i obrazek Wi-Fi połączenia. Słuchawki mogą być połączone pod numerem 1, 2, 3 lub 4, ewentualnie 5. Musicie to sprawdzić w taki sposób, że podłączycie cewkę, słyszycie sygnał na cewce, na zewnątrz, na głośniku, a w momencie, kiedy przeskakujecie tą ikonką, gdzie jest Wi-Fi, numerami 1, 2, 3, 4, 5, następuje jakby wyciszenie cewki, a sygnał z automatu idzie na słuchawki. Jest to bardzo prosty proces, gdzie można zniwelować wszystkie błędy, które są związane z połączeniem słuchawek z panelem. Czasami nie trzeba dzwonić do serwisu, jakby mówić o tym, że występuje jakiś problem i prawdopodobnie jakaś awaria. To jest zwykłe rozparowanie, czy po prostu zwykła zamiana słuchawek, które wcześniej nie były w danym modelu i coś takiego może nastąpić. Jeżeli byście mieli problem, skorzystajcie z tej informacji, którą Wam przekazałem. Być może Wam się przyda, no i uniknie Waszych niepotrzebnych nerwów czy stresów. Jest to proste, warto to zapamiętać. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że ta porada Wam się przyda i do zobaczenia w następnym odcinku.